Miedź remisuje 1-1 z KGHM Zagłębiem Lubin. Z nami jest Krzysztof Drzazga. Krzysztof, powracający do Miedzi po rocznej przerwie. Jak ten powrót z perspektywy boiska dzisiaj w twoim przypadku wyglądał? No, myślę, że przede wszystkim dobry mecz, dobre takie przetarcie po pierwszym tygodniu ciężkiej pracy. Dużo młodych chłopaków dzisiaj też u nas, myślę, że z dobrej strony fajnie się pokazało. Ja myślę, że gdzieś tam pozytywnie zakończyliśmy właśnie ten tydzień. Mniej więcej to, co będziemy chcieli grać w lidze, jakieś tam aspekty na pewno dzisiaj przełożyliśmy. Od wczoraj troszkę temperatura spadła, boisko było bardzo dobre, a to jest najważniejsze, bo zdecydowanie lepiej grać w takiej pogodzie niż jak jest powiedzmy minus 10, tak? Także myślę, że nie ma co narzekać. 1-1 remis, czyli taki wynik może nie pozytywny, ale też nie najgorszy chyba jak na start przygotowań. No na pewno graliśmy też z Zagłębiem, które gra w Ekstraklasie. Myślę, że ma bardzo, bardzo fajny skład. Trener Fornalik też widać, że odciska piętno na tej drużynie. Myślę, że jak najbardziej remis jest zasłużonym wynikiem, bo nie było tak gdzieś, że to Zagłębie nas gniotło. Myślę, że mecz był bardzo wyrównany, więc jest okej.